Poślubieni jednemu mężowi. Nauczanie domowe. 22 czerwca. Drugi list do Koryntian, rozdział 11, wersety od 1 do 11. Bracia, o gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony. Ależ tak, wy i mnie zniesiecie. Jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, nie tę, którą przyjęliście, znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy apostołowie. Choć bowiem nie wprawnym słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec Was we wszystkim, pod każdym względem. Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by was wywyższyć, że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ogałacałem inne kościoły, biorąc co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, dopełnili bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążałem was i nadal nie będę obciążał. Zapewniam was przez prawdę Chrystusa, który jest we mnie, że nikt nie pozbawi mnie tego tytułu do chlubienia się w granicy Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. Święty Paweł odnosi się do porównania narzeczeńskiego. Dziś nie stosuje się tego sposobu, ale kiedyś było zawierane małżeństwo przez pośrednika. Był wysłannik, który przedstawiał rodzicom panny młodej tego, który miał stać się mężem tej kobiety. I ten pośrednik. Oczywiście pokazywał zalety takiego związku, takiego małżeństwa, przynosił podobiznę, pokazywał jednej i drugiej stronie zalety osoby, którą reprezentował. I w ten sposób Paweł pokazuje: Ja Was przedstawiam Jezusowi. Będziecie mogli, jako Kościół, jako wierzący, zawrzeć małżeństwo z kimś niesamowitym. Przecież ja chcę, żebyście byli jako oblubienica poślubieni temu, który jest najwspanialszym, najcudowniejszym, najbogatszym, najlepszym jak sobie można tylko wyobrazić, panem młodym. Zwróćmy uwagę, Paweł pokazuje, niczym nie obciążałem Was. Chcę, żebyście mieli ten związek jako cudowną rzecz. Przecież nie oszukiwałem was, że Chrystus jest taki cudowny, taki wspaniały. Chcę, żebyście przystąpili do tego związku. I to jest wezwanie dla każdego z nas. Jezus jest przygotowany jako Pan młody dla nas. I my, jako oblubienica, mamy wejść w ten związek. Mamy dać się przekonać, że warto, że to jest jedyny, wspaniały i cudowny Pan młody. Kiedy z nami będzie. Co to znaczy? Ja tam się do Niego chcę przeprowadzić, ja chcę przyjąć Jego imię, ja chcę żyć całym bogactwem, które On ma. I to jest ta zachęta. To jest to zaproszenie, które Paweł pokazuje nam osobiście, ale też nam jako Kościołowi. Czyli nie tylko ja sam osobiście będę się cieszył z tego, ale też ja rozumiem, że cała wspólnota, tak jak żyjemy, tak jak jesteśmy, Chcemy być poślubieni Chrystusowi, i to jest radość i dla mnie, i dla wspólnoty. To jest radość, która przenika mnie osobiście, ale też nas jako Kościół. Jezus jest naszym oblubieńcem. Zadanie dla ciebie na dziś. Przygotuj się dobrze. Do tych zaślubin, być może, które przeżyjesz w Komunii Świętej przyjmując Jezusa Eucharystycznego w najbliższym czasie. Niech ci w tym błogosławi. Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.